września. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września. Dzisiaj znamienici goście po drugiej stronie. Zacznijmy od najmłodszych, a za chwileczkę powiemy też dlaczego akurat od najmłodszych. Klaudia Pludzińska, uczennica trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego ZSP. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kapela, uczeń pierwszej klasy Technikum Informatycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I opiekunka całej grupy, sprawczyni tego, że dzisiaj z tymi uczniami się spotykamy, czyli pani Agnieszka Pol, nauczycielka ZSP. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od uczniów, bo chyba oni tutaj są bohaterami, oczywiście, prawda? Moi drodzy, wiecie dokładnie, dlaczego pojawiliście się dzisiaj tutaj w studiu. A to dlatego, że zdobyliście puchar na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Czy ciężko było? Paweł? Przygotowania do olimpiady, tak szczerze mówiąc, jeśli dobrze szły, no to z dobrymi materiałami też po prostu wystarczyło się przygotować z dwóch materiałów. Prawo własności przemysłowej, ustawa z 30 czerwca 2000 roku oraz książka pana Bolesława Orłowskiego, Najkrótsza historia wynalazków. Na początku, bo zacząłem przygotowania parę miesięcy przed olimpiadą, zaglądałem od czasu do czasu do ustawy i zaznaczałem najważniejsze fragmenty. Później, po zakwalifikowaniu się do etapu okręgowego, jeden etap przed ogólnopolskim, zacząłem się przygotowywać bardziej sumiennie, zacząłem czytać też tę książkę, wynotowywać sobie wszystkie potrzebne rzeczy, najważniejsze rzeczy. I powiedz mi, jak czytało ci się tę ustawę, język ustawowy? Zrozumiała jest dla przeciętnych ludzi, czy nie? Język urzędniczy. Powiem, że można nas zrozumieć. Można, ale trzeba się wczytywać. Tak. Ale tak czy siak warto zaapelować do tworzących prawa, żeby pisali je troszeczkę bardziej po polsku. Tak. Dobra. Też tak sądzę. Dobra, w porządku. A jak to się stało, że ty, Klaudia, zdecydowałaś się na udział w olimpiadzie? Też książki? Brałam udział też w poprzednim roku. Też próbowałam swoich sił właśnie w tej olimpiadzie. Jednak nie udało mi się wtedy dostać do eliminacji okręgowych, dlatego stwierdziłam, że spróbuję też w tym roku. No i w tym roku też starałam się systematycznie przygotowywać do tej olimpiady. Też robiłam swoje notatki, które mi w tym ułatwiały, pomagały. Ta porażka z poprzedniego roku nastawiła ciebie bardziej, kolokwialnie mówiąc, bojowo, czy...? Myślę, że trochę też. Nie udało się? To nie teraz, udało się, to ale teraz wam pokażę. Teraz tak. Bo nie wyglądasz na dziewczynę, która mówi, a teraz wam pokażę, zobaczycie. Myślę, że też duży wpływ miała pani tutaj, Agnieszka Pol, która też tak jakby zainteresowała tym tematem i tak namawiała do tego, żeby jednak spróbować i wziąć udział. To panią Agnieszkę wywołałaś do tablicy. Pani Agnieszko, jak to jest? Domyślam się, że duma z uczniów. Bardzo jestem dumna. No nie tylko z tych uczniów, bo w olimpiadzie jesteśmy już od 2007 roku, także to już jest 12 albo 13 finał i na szczęście zawsze laureaci, zawsze finaliści, także jest ich spora grupa, bo chyba już 60 takich olimpijczyków. I miło mi, że uczniowie, przepraszam, siądą do tej ciężkiej ustawy. I to wszystko trwa już od października, to są etapy, bo to trzeba troszeczkę i poczytać, wytłumaczyć. Przepisy nie są łatwe do zrozumienia, bo to jest wszystko, co dotyczy wynalazków, dotyczy patentu, co dotyczy znaku towarowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczeń geograficznych, jakie są postępowania sporne, co to jest, czym się zajmuje taka instytucja jak Urząd Patentowy, kim jest rzecznik patentowy. Czyli to są takie tematy, które gdzieś tam słyszymy z daleka, że o, może więcej o znaku towarowym, że ktoś odróżnia firmę od firmy, ale jakie ma prawa, dlaczego ktoś naruszył jego prawo, czym się właśnie zajmuje rzecznik patentowy. Może ja tak właśnie zawsze myślę o tym, żeby może ktoś z nich będzie kiedyś rzecznikiem patentowym, bo jest ich niewielu na rynku. To jest taka nisza, jeśli chodzi o zawód i warto zainteresować się. Być może będą też wynalazcami, czego im życzę z całego serca. Może wynajdą sposób na to, jak uprościć przepisy. Jak choćby uprościć przepisy? No życzę im tego z całego serca. To nie jest proste. Może powiem im, że takim
zachętą zawsze, jak ich zmotywować do tego uczenia. Oczywiście wiadomo, że muszę użyć swoich środków, że co im to daje i oczywiście taka jest lista, taka perswazja właśnie wprost, że co im to daje, wymieniam tutaj 20 czynników, z tego 4 takie największe to może właśnie to zwolnienie z egzaminu potwierdzającego czy to kwalifikacje zawodowe, czy kwalifikacje w zawodzie, przy okazji tutaj technik ekonomista i technik informatyk, ale wcześniej byli technik budownictwa i technik elektronik, także właściwie większość z tych osób skorzystała z tej możliwości zwolnienia z egzaminu. No po drugie, to są punkty na uczelnie wyższe i to nie są już wtedy, to nie jest jakiś mały punkt, to jest bardzo duży plus, ponieważ jeżeli wszyscy przynoszą, nie wiem, świadectwa z paskiem, świetne wyniki maturalne, to trzeba się jednak czymś wyróżniać spośród tej całej. A to jest wyróżnienie, bo dyplom i piękny w metalu, tak? To wszystko przed nami. Na fotografiach będą Państwo mogli obejrzeć i dyplom, a to, co przed chwileczką Pani Agnieszka miała w dłoni, to jest wyróżnienie dla nauczycielki, czyli tytuł przyjaciela młodzieży za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie. Doceniacie wkład Pani Agnieszki? Tak, bardzo. A jak wam pani Agnieszka pomogła? Powiedzcie tak od siebie, jak to wyglądało. Mieliście pewnie chwilę zwątpienia. Może McDonald's pomógł. To też ma znaczenie. Lody. Myślę, że pani Agnieszka podpowiedziała, w jaki sposób przygotowywać się do tej olimpiady. Też dała nam swoje jakieś materiały, testy z poprzednich lat, z których mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Gdybyście się porwali sami na taką olimpiadę, dalibyście radę bez pani Agnieszki? Tak wprost, szczerze, z ręką na sercu. Myślę, że nie. Paweł? Również myślę, że nie. Może byłoby to możliwe, ale o wiele trudniejsze. Po prostu pani nas nakierowała na najważniejsze sprawy i zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. I dzięki właśnie za to Nagroda Przyjaciela Młodzieży. To gratuluję serdecznie. Tak, no bardzo dziękuję. Ja też bardzo się cieszyłam z tego tytułu, ponieważ jest to przyznawane nie zawsze, nie każdego roku. Jestem właściwie co roku na finale, ale to taka jest taka grupa osób, która właściwie jest co roku i z tych osób może jest nas tam 6, więc tym bardziej było mi miło, że znalazłam się w gronie tych osób, które dostały taki tytuł Przyjaciela Młodzieży. No i to jest kolejny tytuł, który wisi na mojej ścianie obok Nauczyciela z Pasją, Wychowawcy Roku, czy też Nauczyciela na Medal. I to podsumowanie było dla mnie najbardziej radosne. Oby tych tytułów na pani ścianie oraz na ścianach pani uczniów i nie tylko było jak najwięcej. Obyśmy mieli jak najlepiej wykształconą młodzież, jak najlepszą kadrę pedagogiczną. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiaj... My też dziękujemy. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Klaudia Plucińska, uczennica 3 klasy Technikum Ekonomicznego. Dziękuję, Klaudia. Dziękuję. Paweł Kapela, 1 klasa Technikum Informatycznego i już tak poważne sukcesy. Dziękuję. Dziękuję. I opiekunka uczniów, tych, ale nie tylko, Agnieszka Pol, nauczycielka w Zespole Szkół Politechnicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.